Kasia przebiega 170 metrów w ciągu jednej minuty. Jest to 125% dystansu, który mogła przebiec w ciągu minuty 3 lata temu. Jaki dystans mogła przebiec Kasia w ciągu minuty 3 lata temu? Zatrzymajcie film i sprawdźcie, czy potraficie to obliczyć samodzielnie. Ok, zastanówmy się nad tym wspólnie. Moje podejście jest takie, że chcę się upewnić, że wiem, jaka jest różnica między tym, co było 3 lata temu, a tym, co jest dzisiaj. Dziś Kasia może przebiec 170 metrów w ciągu jednej minuty. A chcemy się dowiedzieć, ile mogła przebiec metrów w ciągu minuty 3 lata temu. Wiemy, że 170 metrów to 125% dystansu, który mogła przebiec 3 lata temu. A dystans, który mogła przebiec 3 lata temu, to oczywiście 100% dystansu, który mogła przebiec 3 lata temu. Ponieważ jest to dokładnie ten sam dystans. Zamieńmy procenty na ułamki zwykłe. 125% mogę zapisać jako 125 setnych. Jeżeli podzielę teraz licznik i mianownik przez 25, czyli skrócę ten ułamek, to jest to równoważne 5/4. Czyli 170 metrów to 5/4 tego, co mogła przebiec 3 lata temu. A to, co mogła przebiec 3 lata temu, to 4/4 tego, co mogła przebiec 3 lata temu, bo jest to 100%. 4/4 to 100%. Jeżeli 5/4 to 170 metrów, to ile wynoszą 4/4? Narysujmy odręcznie diagram. Podzielmy całość na 5 równych części. Jeżeli każda z tych części to 1/4, to całość to 5/4. A w metrach będzie to 170 metrów. Tyle mogłaby przebiec dziś. I chcemy się dowiedzieć, ile wynoszą 4/4, czyli dystans, który mogła przebiec w ciągu minuty 3 lata temu. Ta długość to znak zapytania. Aby to obliczyć, wystarczy, że ustalimy, jak duża jest każda z tych czwartych części. Jeżeli 5 z tych czwartych to 170 metrów, to żeby otrzymać 1/4, trzeba podzielić 170 na 5. W 17 5 mieści się 3 razy. 3 razy 5 to 15. Odejmujemy, otrzymujemy 2. Spisujemy 0. W 25 mieści się 4 razy. 4 razy 5 to 20. Odejmujemy, reszta 0 i mamy wynik. Zatem każda z tych 5/4 to 34 metry. 34, 34, 34, 34 i 34. 1/4 to 34 metry, tak więc dystans, który mogła przebiec 3 lata temu, to 4/4, czyli 4 razy 34 metry. 4 razy 4 to 16. 3 razy 4 to 12, plus 1 to 13. Dystans, który mogła przebiec w ciągu jednej minuty 3 lata temu, to 136 metrów. I zadanie rozwiązane.